Dobrze, słuchajcie, scenariusz tego webinarium dotyczącego systemu wersjonowania Git oparłem o materiał, który jest udostępniony na stronie internetowej. Adres tej strony, taki skrócony, to jest linetc.rtfd.org. Ten adres zresztą jest opublikowany na stronie naszego forum na Discord z Koduj z klasą. No i po prostu spróbujemy sobie ten scenariusz punkt po punkcie zrobić. On się znajduje w tym miejscu. Teraz go wyświetlam w przeglądarce. I jeśli go zrobimy, to celem tutaj tego webinarium jest to, żebyście potrafili stworzyć sobie repozytorium z dowolnym projektem Gita i umieli z niego skorzystać. Spróbujmy w takim razie zacząć. Tutaj pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to otworzyć przeglądarkę i wejść na stronę GitHuba, serwisu internetowego, w którym przechowujemy zdalnie repozytoria Gita. Bardzo bym Was prosił, żebyście się zalogowali do tego serwisu. Ja już tu jestem zalogowany, ale no sam w mailach, które żeście dostali, była prośba o to, żeby założyć sobie konto, ponieważ konto tutaj w tym GitHubie jest nam niezbędne, żeby móc normalnie pracować z Gitem. Dobrze, dziękuję tutaj za informację od Grzegorza. W porządku. Słuchajcie, mam nadzieję, że udało Wam się zalogować w serwisie GitHub. Pierwszą rzeczą, którą zobaczycie, a przynajmniej powinniście zobaczyć, to te dwa przyciski, czyli ten Read the Guide, przeczytaj przewodnik i Start the Project. My zaczniemy tutaj od założenia projektu, czyli klikniemy sobie ten przycisk Start Project. Jedyną w zasadzie rzeczą, którą należy tutaj podać podczas zakładania projektu w serwisie GitHub, jest po prostu jego nazwa. Dla celów szkolenia przyjąłem, że wybierzemy sobie jakąś prościutką nazwę. Później oczywiście będziecie mogli zakładać swoje repozytoria pod inną nazwą, więc proponuję, żebyśmy wszyscy wpisali mój projekt. Oczywiście bez polskich znaków. Na tej stronie w zasadzie nie ma powodu, żebyśmy coś jeszcze zaznaczali, chyba że ewentualnie opis projektu. Ten opis projektu informuje osoby, które będą odwiedzały nasze repozytorium, bo te repozytoria domyślnie są publiczne, a więc każdy tutaj może wejść i zobaczyć ten kod, który będziemy tutaj przechowywali, więc możemy opisać ewentualnie ten projekt. Po wprowadzeniu ewentualnego opisu klikamy sobie po prostu utwórz repozytorium. Jeżeli wszystko przebiega bez żadnych problemów, to powinniście zobaczyć ekran bardzo podobny do tego, który u mnie się w tym momencie wyświetlił. Bardzo proszę, żebyśmy nie zamykali tego ekranu, tego okna, ponieważ komendy, które tutaj są wyświetlone, przydadzą nam się zaraz po to, żeby się podłączyć do tego projektu od nas z repozytorium lokalnego. Tutaj może taka jeszcze drobna uwaga organizacyjna, że gdybym za szybko coś pokazywał, gdybyście zupełnie nie nadążali, to bardzo proszę, żebyście dali znać na czacie.
Dobrze, w ten sposób tutaj zrobiliśmy to, co mamy w punkcie 1.7.1, czyli założyliśmy repozytorium zdalne. Kolejnym tutaj punktem jest zainstalowanie klienta Gita. Mam nadzieję, że zrobiliście to wcześniej. W Linuxie instalacja tego klienta polega na wydaniu prostej komendy, która troszeczkę zależy od menedżera pakietów, z którego korzystamy. Tutaj tę komendę podświetlam na ekranie. Natomiast w Windowsie trzeba po prostu pobrać instalator z strony, uruchomić go i zainstalować zgodnie z podanymi tutaj opcjami. I teraz taka uwaga dla osób, które będą pracowały i realizowały ten scenariusz w systemie Windows. Jak wywołać te komendy, jak wczoraj utworzyłem repozytorium? Robert, jeżeli wczoraj utworzyłeś repozytorium, to żadnych komend w tym momencie nie musisz wywoływać. Jeżeli masz to repozytorium, to będziesz go widział, o tutaj. Proszę popatrz, to jest moje konto na GitHubie i utworzone repozytoria są tutaj widoczne. Jeżeli masz już repozytorium Mój Projekt, to w zasadzie się nic nie dzieje. Będą nam potrzebne tutaj te komendy, to zobaczymy, że tak powiem, później, czy one będą kolidowały, czy nie, ale raczej nie powinny. Dobrze. Wrócę tutaj do wykonywania całego tego scenariusza, słuchajcie, w systemie Windows. Przede wszystkim zachęcam wszystkich, żeby korzystali z zainstalowanej razem z klientem Gita specjalnej konsoli, która się nazywa Git Bash. Ponieważ ta konsola, tutaj mam zrzut z tej konsoli, ona działa dokładnie tak jak terminal pod systemem Linux, czyli wszystkie polecenia będziemy wpisywali takie same, nie trzeba będzie nic zmieniać. Gdyby ktoś był zmuszony do korzystania z jakiejś innej konsoli pod Linuxem, przepraszam, pod Windowsem, to musi liczyć się z tym, że w systemie Windows inaczej oznacza się ścieżki, czyli nie slashem, ale backslashem, i że niektórych poleceń, na przykład takich poleceń, które wyświetlają, po prostu niektóre polecenia są inne niż w Linuxie. Mam nadzieję, że każdemu udało się uruchomić tę konsolę Git Bash i teraz spróbujemy już przejść do skonfigurowania lokalnego klienta Gita. Ta konfiguracja polega na wydaniu kilku poleceń. Teraz tak, te polecenia możemy sobie kopiować. Tutaj, jeśli macie otworzony scenariusz na stronie internetowej, to możecie je sobie kopiować i wklejać. Jeżeli używacie konsoli pod Windowsem i chcecie coś wkleić, a wcześniej to skopiowaliście, to proszę naciskać Shift Insert. Tak jest najprościej. Skrót Shift Insert wkleja. Pierwsza komenda konfiguruje nam nazwę użytkownika, więc tutaj po prostu git config przełącznik global username i podajemy nazwę swojego użytkownika w serwisie GitHub. No, czyli dla mnie to jest ta nazwa, którą tutaj widać. Każdy z Was, jeśli jest zalogowany na GitHubie, to tutaj w tym miejscu widzi nazwę swojego użytkownika. Kolejna komenda pozwala na skonfigurowanie adresu e-mail. I tutaj postępujemy podobnie. Podajemy swój adres e-mail, który został wykorzystany podczas rejestrowania konta w serwisie GitHub. Dobrze. Jest jeszcze jedno ustawienie. To ustawienie,
które w zasadzie jest domyślne dla klienta w odpowiedniej wersji, ale nie zaszkodzi go, że tak powiem, wprost wykonać. To jest ustawienie powodujące, czy raczej dotyczące sposobu synchronizowania repozytoriów lokalnych, czyli tych, które mamy w katalogu na komputerze, z repozytoriami zdalnymi. To jest to ustawienie push default simple. Możecie teraz sprawdzić, czy te ustawienia zostały właściwie przyjęte, wydając polecenie git config, ale tym razem przełącznik list. Przepraszam bardzo. Dobrze, mam nadzieję, że każdemu udało się skonfigurować klienta. Będę miał jeszcze teraz uwagę dla osób, które będą pracowały w systemie Windows. Niektóre polecenia będą powodowały wyświetlanie dodatkowych komunikatów dotyczących konwersji znaków końca linii. Postaram się to przy pierwszej operacji na plikach wyjaśnić. W każdym razie proszę się tymi ostrzeżeniami nie przejmować. Tam się nic, że tak powiem, złego nie dzieje. Można, czy możecie spróbować, jeśli ktoś pracuje w systemie Windows, wydać jeszcze jedno polecenie konfiguracyjne, które można skopiować z punktu 1.7.19 scenariusza, a wygląda ono w ten sposób. Ono ustawia tutaj automatyczną obsługę znaków końca linii w plikach. I jest to ustawienie zalecane dla pracy w systemach Windows. Dobrze. Mam tutaj kolejne pytanie. Czy tę konfigurację wykonujemy jeden raz, czy za każdym uruchomieniem klienta? Tę konfigurację wykonujemy jeden raz. To jest... Tutaj mamy przełącznik global. On nam mówi, że to jest konfiguracja globalna. Ona będzie dotyczyła każdego repozytorium, jakie będziemy obsługiwali. Jest możliwa konfiguracja dla każdego z repozytorium osobno, ale no w tym momencie wystarczyłoby zamiast global używać przełącznika loka. W tym wypadku nie jest to konieczne. Tak w ogóle ta konfiguracja jest zapisywana w pliku o nazwie gitconfig. W systemie Windows jest to plik, który jest zapisywany w katalogu użytkownika. W systemie i tak samo się dzieje w systemie Linux. System Windows katalogi użytkownika trzyma na dysku C pod katalogu users. W eksploratorze byście to zobaczyli jako użytkownicy, a później należałoby wejść do swojego folderu i tam powinien być właśnie taki plik gitconfig zawierający różne ustawienia klienta Gita. Dobrze, mam nadzieję, słuchajcie, że udało się Wam skonfigurować klienta i teraz możemy przystąpić już do utworzenia repozytorium lokalnego. Repozytorium lokalne to po prostu jakiś katalog utworzony w systemie plików, w którym będziemy trzymali pliki jakiegoś projektu. I teraz tak, tworzyć ten katalog można gdziekolwiek. Jeżeli pracujecie w systemie Windows, to nic nie stoi na przykład na przeszkodzie, żebyście przeszli sobie na jakąś inną partycję, na przykład na partycję D, o ile oczywiście taka jest w systemie. Tutaj w tym momencie wyświetlam zrzut pokazujący za pomocą jakiego polecenia w terminalu, czyli właśnie w tej konsoli git bash możecie to zrobić. Wystarczy napisać cd nazwa partycji dwukropek
I później będziemy po prostu wydawali polecenia, które utworzą nam katalog i polecenie, które za pomocą którego wejdziemy do tego katalogu. Tak jak powiedziałem, sam katalog może być utworzony gdziekolwiek, może być tworzony za pomocą narzędzi graficznych, eksploratora, to nie przeszkadza. Ważną tylko rzeczą jest to, żebyśmy weszli w terminalu do tego katalogu. No to spróbujmy w takim razie. Wydajemy polecenie mkdir, czyli utwórz katalog. Katalog nazywamy mój projekt, bez polskich liter. I drugie polecenie oddzielone średnikiem cd, czyli change directory, mój projekt, po to, żebyśmy od razu weszli do tego katalogu. O, ja dostałem tutaj komunikat, że mój katalog już istnieje. Usunę go po to, żeby mieć czyste pole. Dobrze, jesteśmy w katalogu, powinien być raczej pusty i w tym katalogu zainicjujemy repozytorium lokalne Gita. Sama inicjacja jest dosyć prosta. Wystarczy wydać polecenie git init i nacisnąć Enter. Teraz tak, to polecenie git init tworzy po prostu dodatkowy katalog ukryty. Ten katalog jest ukryty, jego nazwa rozpoczyna się kropką i w tym katalogu system wersjonowania Git przechowuje sobie wszystkie informacje o naszym projekcie i o tym, jak on będzie rozwijany. Git jest systemem wersjonowania, czyli on potrafi zapisywać kolejne zmiany. Można te zmiany cofać, można te zmiany przeglądać, można te zmiany poprawiać. Git dzięki temu świetnie się nadaje jako narzędzie do wspólnej pracy nad kodem, ale nawet jeżeli ktoś sam pracuje nad jakimś projektem, w dowolnym z języków programowania, to tego typu repozytorium pozwala mu zachować kontrolę po prostu nad tym, co robi. Zainicjowaliśmy w tym momencie repozytorium lokalne. W tym repozytorium nic nie ma, więc spróbujemy utworzyć chociaż jeden plik. Pliki oczywiście do tego katalogu mój projekt możemy dodawać w sposób graficzny, czyli moglibyśmy uruchomić jakiś menedżer plików, utworzyć jakiś plik w notatniku i go tam zapisać. Ja tutaj będę się posługiwał komendami wydawanymi w terminalu. Więc polecenie, które byśmy teraz skopiowali, to polecenie, które tworzy plik o nazwie readme.md. i umieszcza w nim tekst moje pierwsze repozytorium. Można zobaczyć, wydając polecenie cat, czy taki plik został utworzony. Tutaj taka wskazówka. Jeżeli wpisujemy nazwy plików w terminalu, to możemy wpisać na przykład pierwsze trzy litery, nacisnąć tabulator i reszta tego pliku powinna zostać uzupełniona automatycznie. No, dzięki temu nie popełniamy błędów i ułatwiamy sobie pracę. Można też wydać polecenie ls, które pokaże nie tyle zawartość pliku, co po prostu to, że on jest utworzony w katalogu. Te polecenia, jeżeli wydajecie to w konsoli GitBash, są takie same. Jeżeli by ktoś pracował w jakiejś innej konsoli pod Windowsem, na przykład w standardowej CMD, to należałoby polecenie cat zastąpić poleceniem type, natomiast polecenie ls zastąpić poleceniem dir. Dobrze, dodaliśmy pierwszy plik do repozytorium. Teraz zobaczmy, wydając polecenie git
status, jaki jest jego stan. Polecenie git status informuje nas o tym, co zrobiliśmy. Mianowicie dokonaliśmy, może inaczej, dodaliśmy jakiś plik do naszego katalogu, ale git nie zaczął jeszcze śledzić tego pliku, czyli nie będzie w stanie niejako odkładać informacji na temat zmian w nim dokonywanych. Dlatego informuje nas o tym napisem untracked files, czyli pliki nieśledzone. Pliki nieśledzone to są takie pliki, którymi git w zasadzie się nie interesuje. One są w naszym katalogu, ale po prostu git nie ma o nich żadnej informacji. Tego typu pliki nie przeszkadzają w naszym katalogu, ale żeby skorzystać z gita, musimy go dodać, musimy je dodać. No i żeby je dodać, wydajemy to polecenie, które jest sugerowane tutaj w podpowiedzi przez samego klienta, czyli git add, dodaj, i wpisujemy nazwę pliku. A właśnie, teraz zobaczcie, możecie tego typu ostrzeżenia zobaczyć u siebie w terminalu. Proszę tutaj na nie nie reagować. U mnie, szczerze mówiąc, to ostrzeżenie pojawiło się dlatego, że wydałem niepotrzebnie zresztą polecenie włączające automatyczną konwersję. W systemie Linux to ustawienie powinno być false. Dobrze. Teraz tak, po dodaniu pliku, po wydaniu tego polecenia dodającego plik do śledzenia, zmienia się jego status. Jak teraz wydamy polecenie git status, to zobaczymy, że w tym momencie mamy informację, że mamy nowy plik, new file. Od tego momentu wszystkie informacje o tym pliku git będzie już pamiętał. W zasadzie jeszcze nie, ale bo będziemy musieli zatwierdzić to, co żeśmy tutaj zrobili. W każdym razie plik jest już śledzony w tym momencie. Co teraz należałoby zrobić, żeby zapisać stan katalogu? Żeby zapisać stan naszego katalogu, naszego repozytorium, zatwierdzamy dokonane w nim zmiany poprzez komendę git commit. Polecenie git commit bierze wszystkie pliki śledzone z naszego repozytorium i takie, które zostały dodane do tak zwanej poczekalni, o czym zaraz dokładnie to wszystko wyjaśnię, ten termin poczekalnia, i to polecenie tworzy z nich migawkę. Tworzy z nich migawkę, którą należy rozumieć jako zapis stanu naszego repozytorium. Jak wydajemy polecenie git commit, to używamy tutaj przełącznika m po to, żeby w cudzysłowach napisać, jaką zmianę żeśmy tutaj dokonali. Więc możemy sobie na przykład tutaj wpisać, co znajduje się w tym pliku README, albo jaką czynność żeśmy wykonali. Cokolwiek, coś, co jest informacją dla nas, na czym polega zmiana, którą zapisujemy. O, i w ten sposób, słuchajcie, wykonaliśmy poznaliśmy tutaj podstawowy schemat pracy z gitem, który właśnie polega na tym, że dodajemy jakieś pliki, zmieniamy te pliki, sprawdzamy ich status za pomocą polecenia git status. Później dodajemy je do tak zwanej poczekalni, a później zatwierdzamy tak zwaną migawkę.
Wyjaśnię teraz podstawowe polecenia, przepraszam, podstawowe stany plików, które rozróżnia Git. Pierwszym pojęciem, które tutaj należy jakoś sobie przyswoić, jest pojęcie katalogu roboczego. Katalog roboczy to jest po prostu katalog, w którym się teraz znajdujemy, czyli mój projekt, i w którym Git przechowuje repozytorium. Pliki, które tam tworzymy, czyli pliki nowe, otrzymują status nieśledzonych. Nowy plik jest nieśledzony. Tak jak wcześniej mówiłem, Git nic o tym nie wie. W momencie, kiedy wykonujemy polecenie git add, tak jak żeśmy to zrobili na pliku README, plik zmienia swój status, zaczyna być śledzony i trafia do przestrzeni, którą Git określa mianem poczekalnia. Jest to po prostu miejsce, w którym odkładamy kolejne zmiany w trakcie pracy z projektem, aż do momentu, kiedy uznamy, że te zmiany są na tyle gotowe, na tyle kompletne, że zechcemy je zatwierdzić. I samo zatwierdzenie to jest chyba rzecz najważniejsza, to jest to polecenie git commit, tworzy nam migawkę z tego, co się znajduje w poczekalni, bo nie wszystko musimy zatwierdzać. Zobaczycie dalej. Tworzy nam migawkę, którą Git sobie w odpowiedni zapisuje sposób w ukrytym katalogu, który utworzyliśmy podczas inicjalizacji tego lokalnego repozytorium. I na tym polega tutaj praca z Gitem. Zmiany dokonujemy w katalogu. Część z nich albo wszystkie oznaczamy jako przeniesione do poczekalni. Jak jesteśmy ze zmian zadowoleni, to te zmiany odkładamy w migawce. I tak, no, w ten sposób będziemy teraz postępować, poznając przy okazji kolejne polecenia Gita. Dobrze, teraz słuchajcie, mamy zainicjowane repozytorium lokalne. To repozytorium lokalne spróbujemy teraz połączyć z naszym repozytorium zdalnym. I tutaj właśnie będą nam teraz potrzebne te polecenia, które wyświetliły nam się po założeniu projektu. Co powinniśmy teraz zrobić? Otworzyć sobie stronę w przeglądarce, na której widzimy nasz projekt. I proszę popatrzeć tutaj na polecenia, które pozwalają połączyć repozytorium lokalne ze zdalnym. To jest polecenie git remote add origin i tutaj mamy adres naszego repozytorium. Ten adres naszego repozytorium jest zbudowany bardzo schematycznie. Na początku jest protokół HTTPS, później mamy nazwę serwisu github.com, wreszcie mamy nazwę użytkownika, tutaj powinna być wasza nazwa użytkownika, i wreszcie nazwa projektu z dopiskiem .git. Spróbujmy, po prostu zaznaczmy to pierwsze polecenie teraz. Skopiujmy go. I wkleimy go za pomocą Shift Insert do terminala i spróbujemy go wykonać. Jeżeli tutaj w adresie tego repozytorium nie będzie błędu, to nie powinno być żadnego komunikatu. I to oznacza, że to polecenie poprawnie się wykonało. Spróbujemy teraz, ponieważ nasze repozytoria są w ten sposób połączone, wypchnąć, jeśli można tak przetłumaczyć angielskie słowo push, te zmiany, które żeśmy zrobili w katalogu lokalnym, na serwer. Służy to tego polecenie git push przełącznik u origin master. No, skopiujmy sobie to polecenie. Wklejamy go też do terminala, naciskamy enter. I w tym momencie, tak jak widać, musimy podać nasze dane, czyli podajemy nazwę użytkownika.
To jest pierwsza rzecz, której potrzebuje git, żeby dokonać tego wypchnięcia, czyli tej synchronizacji. Natomiast druga rzecz to hasło. Hasło, za pomocą którego logujemy się do GitHuba. No właśnie, teraz popełniłem jakiś błąd wpisując hasło. Dlatego dostałem informację, że autentykacja jest, nie powiodła się. W takim przypadku powtarzam tą komendę. W terminalu można wykorzystać na przykład strzałkę do góry, tak? Kursor. Jeśli naciśniemy do góry, to przywołamy to poprzednie polecenie i spróbuję jeszcze raz. Tym razem wpisałem poprawne hasło i te komunikaty, które mam nadzieję widzicie również w swoich terminalach, informują nas o tym, że nasze lokalne repozytorium zostało zsynchronizowane z repozytorium zdalnym i że nasza gałąź, tutaj pojawia się termin gałąź, który postaram się zaraz wyjaśnić, o nazwie master, będzie śledziła zdalną gałąź o takiej samej nazwie. Tutaj jeszcze jedna informacja, że repozytorium zdalne domyślnie w Gicie nazywa się Origin. Szczerze mówiąc, to te repozytoria zdalne mogą się różnie nazywać, ale taka nazwa jest domyślna. W momencie, jak utworzyliśmy w GitHubie nowy projekt, to repozytorium zdalne, ten nasz nowy projekt, właśnie został nazwany w taki sposób Origin. Czyli jak widzicie nazwę Origin, to znaczy, że ono dotyczy, ta nazwa, jest to domyślna nazwa repozytorium zdalnego. Co to są te gałęzie? Mówiąc w dużym uproszczeniu, Git pozwala rozwijać projekt w różny, można było powiedzieć, w sposób niekoniecznie liniowy. Można go rozgałęziać. Generalnie domyślną gałęzią jest gałąź, która nazywa się master. Jest to nazwa umowna, tworzona też automatycznie przez Gita. Wystarczy wiedzieć, że jeżeli dokonuję jakichś poprawek bez przełączania się między gałęziami, to dokonuję właśnie jakichś poprawek i pracuję w gałęzi, która się nazywa master. O gałęziach będzie pod sam koniec, więc mam nadzieję, że to jeszcze wyjaśnimy, czy pokażemy, jak to funkcjonuje dokładniej. Słuchajcie, mam nadzieję, że nadążacie i że udało Wam się zsynchronizować swoje lokalne repozytorium ze zdalnym. Od tego momentu w zasadzie możemy sobie tutaj robić zmiany lokalne i wypychać je do repozytorium zdalnego. W taki sposób, jak właśnie tutaj został pokazany. Przejdziemy teraz, słuchajcie, czy spróbujemy zrobić jeszcze jedną rzecz, mianowicie repozytoria, które tworzymy, mogą być tworzone lokalnie, później zsynchronizowane z pustym repozytorium zdalnym, tak żeśmy zrobili, ale załóżmy, że teraz nie wiem, zakończylibyśmy pracę i chcielibyśmy mieć dostęp do naszego repozytorium na innym komputerze, no na przykład w szkole, prawda? Pójdziemy do szkoły, chcielibyśmy mieć dostęp do tego repozytorium po to, żeby w szkole móc robić jakieś poprawki. Co byśmy wtedy zrobili? Teraz tak, poproszę wszystkich, żeby po pierwsze kliknęli nazwę swojego repozytorium w przeglądarce i sprawdzili, czy rzeczywiście plik README się tam pojawił, bo będzie to dowód na to, że ta synchronizacja się udała. I teraz te polecenia, które pokażę, bardzo proszę, żeby wykonały tylko te osoby, którym udało się to zsynchronizować. Bo jeżeli ewentualnie komuś się to nie udało zsynchronizować, to będzie mógł pracować dalej, ale lepiej, żeby nie robił tego, co teraz zrobimy, bo poproszę Was, żebyście usunęli sobie katalog Mój Projekt.
Ja wychodzę w tym momencie, wydając polecenie Change Directory CDI 2 kropki o poziom wyżej w strukturze katalogu i wydaję polecenie, które usunie mi katalog mój projekt z moim repozytorium lokalnym. Nic się tutaj, szczerze mówiąc, złego nie stanie, ponieważ upewniłem się, że to moje repozytorium lokalne zostało synchronizowane ze zdalnym, a więc mam na serwerze jego kopię. I teraz oczywiście usunąć ten katalog można również za pomocą narzędzi graficznych, czyli można jak najbardziej uruchomić menedżer plików i usunąć ten katalog mój projekt. Co teraz zrobimy? Teraz wydamy polecenie git clone. To jest takie podstawowe polecenie, za pomocą którego klonujemy, czyli pobieramy repozytorium publiczne istniejące na gicie i ono zostaje odwzorowane w naszym systemie plików. Proponuję więc skopiować sobie, słuchajcie, samo polecenie, to znaczy tutaj całego polecenia nie ma sensu kopiować, dlatego że adres waszego repozytorium pobierzemy sobie może inaczej, ale polecenie git clone napiszemy. I jego argumentem najważniejszym jest tak zwany git URL, czyli właśnie adres repozytorium zdalnego. I ten adres najłatwiej pobrać, klikając na stronie naszego repozytorium w przeglądarce przycisk clone or download. I tutaj macie dokładnie ten adres. Proponuję go zaznaczyć i skopiować za pomocą klawiszy po prostu albo polecenia kopiuj, albo Ctrl-C. W każdym razie, jeśli chodzi o Windows, nie naciskajcie tego przycisku. On teoretycznie powinien kopiować ten adres, ale później podczas wklejania pojawiają się błędy. No i wklejamy ten adres naszego repozytorium. Jeśli naciśniemy Enter, Git powinien ściągnąć zawartość naszego projektu i zapisać go w takim katalogu, jak nazwa naszego projektu. Czyli ponieważ nasz projekt nazywa się Mój Projekt, czy nasze repozytorium zdalne nazywa się Mój Projekt, to na dysku twardym powstanie podkatalog Mój Projekt o takiej samej nazwie. No i spróbujemy do niego wejść. Jesteśmy w tym katalogu. Możemy wydać polecenie ls, żeby przekonać się, że rzeczywiście, proszę zobaczcie, ten plik, który żeśmy utworzyli, pojawił się z powrotem. Możemy również wydać w tym katalogu polecenie, nawet powinniśmy, git status, po to, żeby zobaczyć komunikat, że wszystko jest synchronizowane. A tutaj mamy, po kolei to oznacza tak, że jesteśmy, naszą gałęzią aktywną jest gałąź master. Nasza gałąź jest synchronizowana z gałęzią Origin Master. Wiecie o tym, że Origin to jest serwer zdalny i właśnie gałąź master na tym serwerze jest synchronizowana z naszą. No i wreszcie, że nie mamy żadnych zmian lokalnych i że katalog working tree, czyli nasz katalog roboczy, jest czysty. Dobrze, teraz słuchajcie, myślę w ten sposób, to znaczy za pomocą klonowania, można klonować dowolne repozytoria, nie tylko takie, których my jesteśmy autorami, ale każde repozytorium, z którego w jakiś sposób chcielibyśmy skorzystać, o ile oczywiście to repozytorium jest publiczne. No dobrze, teraz spróbujmy, słuchajcie, dokonać zmian, już dalszych zmian w repozytorium lokalnym. Przepraszam, dokonamy na początku zmian w repozytorium zdalnym, bo zmian faktycznie można dokonywać albo lokalnie, albo zdalnie. Zdalnie, czyli na stronie internetowej GitHuba. Poproszę was, żebyście w takim razie do przeglądarki wrócili
W przeglądarce mamy wyświetlony nasz projekt. I teraz, tak jak powiedziałem, zmian można dokonywać lokalnie albo zdalnie. Można na przykład kliknąć sobie teraz plik README MD, który żeśmy utworzyli, a następnie za pomocą ikony wyedytować ten plik. Tutaj jest obok ikony kosza, mamy ikonę, która pozwala na edycję tego pliku. Wpiszcie tutaj dowolny tekst. A ja sobie zapisuję, że to jest zmiana zdalna. Jeśli przewiniecie stronę w dół, to będziecie mogli również wpisać przed zatwierdzeniem tej zmiany, bo tak jak wiemy, każdą zmianę trzeba zatwierdzić, żeby Git ją zapamiętał w formie migawki. Możemy napisać, co żeśmy tutaj zrobili. I klikamy Commit Changes, czyli zatwierdź zmiany. Spróbujemy teraz, oprócz tego, że zmieniliśmy plik README, co widać tutaj obok naszego loginu w formie właśnie komunikatu, spróbujemy teraz utworzyć nowy plik. Utworzenie nowego pliku, żeby utworzyć nowy plik, musimy wyświetlić sobie z powrotem główną stronę projektu i tym razem kliknąć sobie przycisk Create New File. Utwórz nowy plik. No, podajemy jego nazwę, na przykład pierwszy TXT. Oczywiście może być to dowolny plik i wpisujemy jakąś dowolną treść. No, pierwszy plik utworzony zdalnie. I oczywiście jakiś komentarz. I zatwierdzamy zmiany. No, w ten sposób, słuchajcie, utworzyliśmy, czy dokonaliśmy dwóch zmian zdalnych. Mam nadzieję, że udało Wam się to zrobić, bo teraz wrócimy do repozytorium lokalnego i wydamy polecenie, które podczas pracy w repozytorium lokalnym warto zawsze wydawać na początku dokonywania jakichś zmian, czyli takie polecenie, które nam synchronizuje stan repozytorium lokalnego ze zdalnym, bo teraz zawartość tych repozytorium nam się rozjechała. To polecenie to po prostu polecenie git pull. I w terminalu należy wpisać to polecenie zgodnie z scenariuszem z punktem 179. W tym momencie wpisujemy polecenie git pull. Oczywiście to polecenie musi być wydane w katalogu naszego repozytorium. I jeżeli nie popełnimy tutaj żadnego błędu, to proszę zobaczcie, komunikat w terminalu pokazuje nam, że te zmiany, których dokonaliśmy w pliku README i w pliku pierwszy, zostały ściągnięte. No i też widzimy, że dwa pliki zostały zmienione, że wstawek, czyli nowych jakichś elementów, również były dwie nowe wstawki. A więc git pull to polecenie, które pozwala synchronizować repozytorium zdalne z lokalnym i warto to polecenie wykonywać zawsze na początku pracy lokalnej. Teraz słuchajcie, przejdziemy do punktu 1.7.10. Zobaczymy tutaj, jak wygląda znowu cykl pracy lokalnej. Utrwalimy w sobie w ten sposób to, co ja już wcześniej pokazywałem w formie takiego schematu. No i zobaczymy po prostu, jak używać tego Gita tak na co dzień.
Na początku, za pomocą polecenia echo, zmienimy sobie plik README. Oczywiście przypominam, że robię to za pomocą poleceń w terminalu, chociaż podczas normalnej pracy to mielibyśmy w tym momencie otworzony jakiś edytor, notatnik czy cokolwiek takiego i byśmy po prostu wpisywali te zmiany w edytorze czy w jakimś środowisku programistycznym. No więc zmieniamy sobie plik README, wydając polecenie echo i zapisując do niego tekst pierwsza zmiana lokalna. Tak samo robimy kolejną rzecz, mianowicie tworzymy nowy plik za pomocą polecenia echo o nazwie drugi i rozszerzenie txt. Znowu ten plik oczywiście normalnie to byśmy utworzyli za pomocą jakiegoś edytora tekstu. Po co to robimy? Po to, żeby zobaczyć, słuchajcie, i oswoić się z komunikatami, które widzieliśmy już, które polecenie git status nam wyświetla. Teraz popatrzcie, tutaj jest jedna rzecz, którą już znamy, mianowicie plik drugi txt ma status nieśledzony. To było już na samym początku, już wiemy, że nowe pliki są nieśledzone, ale plik README, który był już w repozytorium, ma status zmieniony. No właśnie. Ten plik README został w katalogu roboczym zmieniony, ale nie został jeszcze dodany do poczekalni. Czyli jakbyśmy teraz wydali jakieś zatwierdzenie, to szczerze mówiąc, nic nie zostałoby zatwierdzone, bo niczego nie ma w poczekalni. Dobrze. Zanim zrobimy jakieś zatwierdzenie, to może popatrzmy, bo to jest bardzo mocną stroną Gita, w jaki sposób podglądać sobie zmiany. Tutaj zgodnie ze scenariuszem spróbujmy wydać teraz polecenie git div. No i popatrzcie, to polecenie wyświetliło nam zmiany, ale tylko te, które dotyczą pliku śledzonego, czyli to polecenie git div pokaże nam zmiany pomiędzy katalogiem roboczym a tym, co zostało ostatnio zatwierdzone w poczekalni. No i tutaj widać. Widzimy informację o tym, że została dodana linia, pierwsza zmiana lokalna. Spróbujemy teraz, słuchajcie, przenieść czy stan katalogu roboczego, czyli fakt zmiany pliku README.md oraz utworzenie pliku drugi txt do poczekalni. Można to zrobić oczywiście za pomocą polecenia git-add, ale teraz nie będziemy podawali każdego z plików osobna, dlatego że to może być męczące. Tylko użyjemy przełącznika all. Przełączniki w gicie zazwyczaj się podaje po dwóch myślnikach. Więc dajemy dwa myślniki, przełącznik all. Jeśli wydamy teraz to polecenie, zatwierdzimy go, to wszystkie zmiany trafią do poczekalni. Jeśli teraz zobaczymy, czy wydamy polecenie git div, to ono nam nic nie pokaże. No nie pokaże dlatego, że ta zmiana, którą żeśmy wcześniej mieli w katalogu roboczym w pliku README, została przeniesiona do poczekalni. No ale możemy zadać takie pytanie przed wykonaniem zatwierdzenia. A co się zmieniło w stosunku do ostatniej migawki? I wtedy użyjemy przełącznika git div staged. Git div, dwa myślniki i słowo staged. O i teraz słuchajcie, tutaj widzimy już bardzo dokładnie, jakie są różnice pomiędzy poczekalnią, a poczekalnia, przypomnę, że to jest takie miejsce, w którym odkładamy zmiany, aż do momentu, kiedy będziemy gotowi zrobić z tego migawkę. Czyli jakie są zmiany między poczekalnią a ostatnią migawką. Tutaj powinniśmy zobaczyć wszystkie te zmiany.
Dobrze, teraz zróbmy jeszcze jedną zmianę zrobimy w pliku README. Znowu wykorzystuję tutaj polecenie echo i wprowadzam tekst druga zmiana lokalna. Ten tekst zostaje dodany tutaj do pliku README. Teraz po co to zrobiłem? Po to, żeby pokazać, że plik w Gicie może mieć czasami podwójny status. Tak jakby były jego dwie wersje, bo rzeczywiście są jego dwie wersje. Mianowicie zobaczcie, że plik README jest w tym momencie w poczekalni oznaczony jako zmodyfikowany, ale jest również w katalogu roboczym oznaczony jako zmodyfikowany. No, to oznacza, że to, co robimy w katalogu roboczym, automatycznie nie przechodzi do poczekalni i że Git to rozpoznaje. Jeżeli teraz byśmy zrobili staged, czyli to polecenie, które ma pokazać różnicę pomiędzy poczekalnią a ostatnią migawką, to przede wszystkim zauważymy, że ta druga zmiana w pliku README, która nie została przeniesiona do poczekalni, ona nie zostanie tutaj pokazana. No i tak ma być. Zrobimy, co to znaczy tak, jeśli chcielibyśmy tę drugą zmianę zatwierdzić, czyli przenieść ją do poczekalni, to musielibyśmy znowu wydać polecenie git add. Ale zrobimy troszeczkę inaczej. Zrobimy zatwierdzenie już w tym momencie. To oczywiście pokazuje, że z zatwierdzenia, czyli migawki, możemy robić wtedy, kiedy uznamy, że jesteśmy do tego gotowi. Wiemy już, że tą migawkę robimy za pomocą polecenia git commit z przełącznikiem m, który pozwala wpisać komentarz. Tu wpisuję dowolny komentarz i robię zatwierdzenie. No, jeżeli teraz popatrzę, jaki mam status, to zauważę, że te pliki, które wcześniej dodałem do poczekalni, to jest plik README i drugi TXT, one znalazły się w migawce, natomiast ta druga zmiana w pliku README, ona nadal została sobie i jest tutaj nieprzeniesiona do poczekalni w katalogu roboczym. Tutaj można to rozpoznać, tak jak widzicie, również po kolorze. Kolor zielony pokazuje pliki w poczekalni, kolor czerwony pliki w katalogu roboczym. No dobra. Tutaj mogę podrzucić jeszcze takie polecenia jak git status z przełącznikiem vv, myślnik vv. Jeżeli takie polecenie wydamy, ono jest o tyle fajne, że pokazuje nam również niezatwierdzone zmiany. Proszę, zobaczcie, że tutaj widzimy, mamy niezatwierdzoną zmianę, która nie została jeszcze przeniesiona do poczekalni. Mogę jeszcze wydać polecenie git diff i użyć specjalnego słowa hid. Hid to jest wskaźnik oznaczający w Gicie swego rodzaju odnośnik, oznaczający w Gicie aktualne zmiany, aktualnie dokonywane zmiany. Jeżeli wydam to polecenie, to zobaczę różnicę pomiędzy migawką, którą przed chwileczką żeśmy utworzyli, a tymi właśnie niezapisanymi zmianami. Wiem, że tutaj dużo przełączników nowych i szczerze mówiąc to nie chodzi
pamiętać, tylko żeby wiedzieć, że za pomocą polecenia git status z ewentualnymi przełącznikami sprawdzam stan repozytorium, a za pomocą różnych poleceń git div z przełącznikiem na przykład staged albo head albo bez żadnego przełącznika jestem w stanie podejrzeć zmiany dokonywane pomiędzy katalogiem roboczym, poczekalnią a migawką. I w zasadzie to są te dwa polecenia, które należy tutaj stąd zapamiętać. Git div, git status, no i oczywiście git commit. Dobrze, teraz słuchajcie, spróbujemy zobaczyć, w jaki sposób można ewentualne zmiany cofać. Utworzymy sobie za pomocą polecenia mkdir nowy katalog. Niech on się nazywa doc. No, zazwyczaj w takim katalogu przechowuje się dokumentację projektu. No i proponuję teraz skopiować polecenia echo tworzące w tym katalogu dokument index.rst i dokument słownik.txt. To będą puste pliki. W katalogu doc. No znowu przypomnę, że normalnie tworzylibyśmy te pliki oczywiście w jakimś edytorze. Spróbujmy teraz, jeśli zobaczymy na status, to zobaczymy, że plik readme jest zmodyfikowany, natomiast mamy nowy katalog doc, który jest nieśledzony. Wszystko jest na czerwono, ponieważ wszystkie zmiany są w katalogu roboczym. Nic nie zostało przeniesione do poczekalni. No to spróbujmy w takim razie przenieść te zmiany. Wydajemy polecenie git add. Moglibyśmy ponownie użyć przełącznika all, ale ponieważ staram się tutaj pokazać różne możliwości, to użyjemy w tym momencie kropki. Kropka w tym poleceniu oznacza, że chcemy dodać również wszystkie zmiany poza nowymi plikami. No jeżeli teraz wydamy to polecenie i później jeszcze popatrzymy jak zwykle na status, no to zobaczymy, że zarówno plik readme, jak i cała zawartość katalogu doc, czyli te utworzone przez nas pliki index.rst, słownik.txt, to zostało przeniesione do poczekalni, jest wyświetlone na zielono. No i teraz, jak wycofać jakąś zmianę? Czyli, bo jeżeli teraz wydamy zatwierdzenie git commit, to te nowe pliki i ta zmiana w readme trafią do migawki. Czy można to wycofać? Można i git podpowiada tutaj, co zrobić, żeby wycofać jakąś zmianę z poczekalni. Należy wydać polecenie git reset head. No i spróbujmy to zrobić. Wydajemy polecenie git reset head. I podajemy ścieżkę do pliku, w tym wypadku wybrałem tutaj doc słownik.txt. Przypominam, że jak wpisujemy ścieżkę do pliku, chyba że skopiowaliście to polecenie, to możecie naciskać klawisz tabulator i on tutaj, klawisz tab, on nam dopełnia. No i zobaczmy teraz, z powrotem wydając polecenie git status, co się zmieniło. I z powrotem do katalogu roboczego. Podsumowując, jeżeli chcecie coś wycofać z poczekalni, a więc nie zatwierdzać tego, bo to coś jest niegotowe, to macie taką możliwość, możecie wydawać polecenie git reset head, o czym zresztą tutaj git informuje po wydaniu polecenia git status. I jak podacie tam nazwę pliku, katalogu, to te zmiany zostaną cofnięte do katalogu roboczego. Pójdźmy sobie dalej. Teraz załóżmy, że jesteśmy gotowi do zatwierdzenia. Zrobimy sobie zatwierdzenie.
Czyli zapiszemy aktualny stan poczekalni w kolejnej migawce. Kopiuję tutaj komendę i dokonuję tutaj kolejnego zatwierdzenia. Teraz zmieniamy jeden plik, też w katalogu DOC, o nazwie, nie, zmieniamy ten plik, indeks RST, dopisujemy tutaj jakiś spis treści, linię spis treści do tego pliku. I dodajemy to wszystko. Ed. To wszystko dodajemy do, czy tą zmianę czekalni. Notabene, jeśli wydamy polecenie git status, z którego w gicie no, dosyć często się korzysta, wtedy w zasadzie no, cały czas, to zobaczymy, że tutaj wszystkie te zmiany, które nie zostały słuchajcie, przeniesione do poczekalni, trafiły tam, czyli są wyświetlone na zielono, czyli zmiana tutaj w pliku index.rst oraz plik słownik.txt. No i teraz, jaka jest możliwość kolejna w gicie? Możemy na przykład uznać, że poprzednia migawka jest, nie wiem, niekompletna, że tam w tej migawce powinny znaleźć się jednak, po to, żeby to tworzyło logiczną całość, również te zmiany, które dokonaliśmy później. Można więc zmienić plikiem amend. Ja proponuję tutaj oczywiście skopiować to polecenie, wkleić. To polecenie daje również możliwość zmiany komentarza do migawki. Czy je będziemy wykorzystywali? To polecenie przydaje się przede wszystkim wtedy, kiedy razem z kimś pracujemy nad projektem i chcemy, żeby te nasze zatwierdzenia były w miarę kompletne. A jeżeli o czymś zapomnimy i chcemy to poprawić, to zatwierdzenie, to możemy właśnie skorzystać z tego przełącznika amend. Dobrze, wydamy, spróbujemy wydać to polecenie. Jeśli jak zwykle sprawdzimy status, to zobaczymy, że wszystko zostało zatwierdzone. Kolejne pytanie, jakie może się nasunąć, to to, czy można wycofać samo zatwierdzenie w całości, nie tyle je poprawić, co wycofać. Jest taka możliwość i podobnie jak wcześniej wycofywaliśmy zmianę z poczekalni do katalogu roboczego, służy do tego polecenie git reset, ale ma troszeczkę inne tutaj parametry. Mianowicie dodajemy do niego opcję soft, bo jest też opcja hard, ale ona jest troszeczkę niebezpieczna. Soft i wiemy, że chcemy się cofnąć w historii specjalnego head, o którym już mówiłem, że to jest wskaźnik na aktualną migawkę. Ale w tym momencie po tym słowie head napiszemy tylde. Tylde w systemie Windows, jeżeli wstawiamy tylde, to trzeba dwa razy nacisnąć klawisz Shift oraz klawisz, który jest obok klawisza z cyfrą 1 i wykrzyknikiem w prawym górnym rogu klawiatury. I w systemie Windows wstawiają się dwie tyldy w terminalu, więc jedną z nich należy wykasować. I dopisujemy po tyldzie 1. Co to oznacza? To oznacza, że chcemy się cofnąć niejako w historii migawek o jeden krok wstecz. I jeżeli teraz naciśniemy Enter i wydamy polecenie git status, to wrócimy do sprzed ostatniej migawki.
Czyli to, co w migawce, wróciło do poczekalni. Zresztą tak jak widać. No dobrze. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o wycofywanie zmian, to pytanie, a jak cofnąć zmianę dokonaną w katalogu roboczym? Bo na razie zobaczyliśmy, jak cofać zmiany z poczekalni do katalogu roboczego oraz z, jak wycofać ewentualną migawkę. Dobrze, spróbujmy w takim razie dodać tutaj. Szczerze mówiąc, to nie jest, to polecenie nie jest potrzebne. Tutaj widzę, że ono jest w scenariuszu, ale dodanie katalogu DOC do poczekalni nie jest potrzebne, ponieważ ten katalog był już wcześniej dodany. Spróbujemy dokonać jakiejś poprawki, mianowicie w katalogu DOC utworzymy sobie plik katalog.rst z jakimś tam tekstem. Też sugeruję tutaj, żeby kopiować te polecenia. I jeszcze jeden plik słownik. W tym momencie słownik RST, czyli tworzymy nowe pliki. No git status oczywiście nam to pokaże. Dodajemy te pliki git add kropka i zmieniamy. Co teraz zrobimy? Zmiany, które żeśmy dokonali przed chwileczką, czyli utworzenie tych nowych plików, przenieśliśmy to przed chwilą do poczekalni, a zmienimy w tym momencie plik katalog RST, który przed chwilą znalazł się w poczekalni. Jeśli się znajduje zarówno w poczekalni z jakimiś zmianami, jak i w katalogu roboczym, jeśli byśmy zobaczyli, wydali polecenie git div, to zobaczymy, na czym ta zmiana polega, bo to polecenie pokaże nam, przypominam, różnicę pomiędzy tym, co jest w poczekalni, a tym, co jest w katalogu roboczym. No i teraz pytanie, czy da się ewentualnie to wycofać? Czy da się tutaj wycofać zmianę, która jest w katalogu roboczym w stosunku do tej, co jest w katalogu w poczekalni? Da się. Proszę, zobaczcie, git podpowiada, co można zrobić. Mianowicie mówi, żebyśmy użyli git checkout, dwa myślniki, nazwa pliku, żeby anulować zmiany w katalogu roboczym w jakimś tam pliku. A zatem wydajemy polecenie git checkout, dajemy dwa myślniki, po spacji oczywiście, oddzielamy to wszystko spacjami. No i podajemy nazwę pliku, w którym chcemy anulować zmiany w katalogu roboczym. No możemy to oczywiście sprawdzić na kilka sposobów. Na przykład wydając polecenie git status, można wydać, tak jak tutaj w scenariuszu, polecenie wyświetlające zawartość tego pliku. Zmiana, którą próbowaliśmy tutaj dodać, mianowicie napis katalog projektu, nie została po prostu uwzględniona, znaczy została anulowana. Podsumowując, można w gicie łatwo wycofywać zmiany za pomocą polecenia git reset, które pozwala wycofać zmianę z poczekalni do katalogu roboczego, bądź potrafi również wycofać całą migawkę. Drugie polecenie to git checkout, które z dwoma myślnikami i nazwą pliku pozwala wycofać zmianę z poczekalni do katalogu roboczego. Czyli widzicie, w tej całej sekwencji, którą teraz żeśmy omówili, są tylko dwa nowe polecenia, mianowicie git reset, git checkout, czyli polecenia służące między innymi, zwłaszcza git checkout, do wycofywania zmian. Dobrze, teraz popatrzymy na bardzo, no właśnie, tę cechę, którą na początku zachwalałem w gicie, możliwość przeglądania zmian. Zanim to zrobimy, to proponuję wydać tutaj zatwierdzenie, czyli commit.
Tak, żeby wszystkie te zmiany, które są w poczekalni, zostały utrwalone jako migawka. No i ponieważ troszeczkę żeśmy już w tym repozytorium nazmieniali, popracowali, to możemy te zmiany sobie, słuchajcie, przejrzeć za pomocą polecenia git log. O, tutaj niepotrzebnie nacisnąłem dodatkowy znak. Tak to, słuchajcie, wygląda. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, wpisuję sobie po pierwsze słowo commit oznaczające migawkę, skrót. To jest skrót obliczany za pomocą algorytmu SHA-1, czyli 40-znakowy ciąg niepowtarzalnych cyfr, czyli identyfikator migawki. Każda migawka ma swój identyfikator. Te identyfikatory będą nam się przydawały wtedy, kiedy będziemy chcieli sprawdzać stan poszczególnych migawek, cofać się do nich. Na szczęście nie trzeba ich wszyscy w całości tutaj przepisywać, tylko wystarczą zazwyczaj pierwsze cyfry, 5 pierwszych cyfr, żeby odróżnić te identyfikatory od siebie. Przy każdym zatwierdzeniu mamy informację o autorze, o dacie, no i mamy, słuchajcie, komunikat, który nam mówi, co myśmy po prostu robili. W ten sposób mamy pełen przegląd nad tym, co się dzieje w projekcie. Załóżmy teraz, że chcielibyśmy przeskoczyć do jakiejś migawki i zobaczyć, jak wyglądały pliki, no właśnie wtedy. Spróbujmy to zrobić. Służy do tego polecenie, którego używaliśmy przed chwileczką, git checkout, bo to polecenie, co nam wcześniej przed chwilą zrobiło, ono, użyliśmy go przed chwilą do tego, żeby cofnąć się o jedną migawkę wstecz. To polecenie służy również do przechodzenia pomiędzy migawkami w historii projektu. Skopiujcie sobie, czy zaznaczcie w terminalu pierwsze 5 cyfr pierwszej migawki. Podaję to jako parametr do polecenia git checkout. Oczywiście można te cyfry ręcznie też wpić. I teraz dostaję informację, że znacznik head wskazujący na aktywną i jest ustawiony teraz, tak jak jest napisane na końcu, właśnie na tą ostatnią migawkę. Co się stało? W tym momencie w zasadzie, jakbyśmy wydali polecenie ls, to zobaczymy, że z naszego katalogu Gita zniknęły wszystkie poprawki, które żeśmy wprowadzali po pierwszym zatwierdzeniu. Czyli mamy tylko plik readme, cała reszta zniknęła. Jaki jest tego wniosek? W momencie, kiedy przechodzimy pomiędzy kolejnymi poprawkami za pomocą polecenia git checkout, katalog roboczy jest przywracany do stanu z danej migawki. No dobrze, a jak wrócić w tym momencie do aktualnego stanu? Służy temu polecenie również git checkout. Tyle tylko, że tym razem jako argument dajemy tutaj nazwę gałęzi, naszej głównej gałęzi master. Słowo master tak naprawdę też jest wskaźnikiem i ono właśnie wskazuje na, nazwijmy to, ostatnią migawkę z aktywnej gałęzi. Ostatnia migawka z naszej głównej gałęzi. Tak należałoby to rozumieć. W każdym razie, jeśli teraz napiszemy ls, czyli zobaczymy, co jest wewnątrz tego katalogu, to zobaczymy wszystkie zmiany, które żeśmy w międzyczasie dokonali. Polecenie git log ma wiele przełączników, pozwala wyświetlać
historię w sposób bardziej przejrzysty, w sposób skrócony. Ponieważ te przełączniki zostały opisane tutaj w scenariuszu, to nie będziemy ich teraz testowali. Myślę, że bez problemu sobie to przećwiczycie później i wybierzecie no, taki format tego polecenia, który Wam będzie odpowiadał. W każdym razie nową rzeczą w tym fragmencie jest polecenie git log oraz git checkout użyte do przenoszenia się pomiędzy różnymi migawkami, czyli różnymi stanami naszego projektu. Popatrzmy teraz, słuchajcie, jak zrobić synchronizację. Myśmy to już, szczerze mówiąc, zrobili zaraz po tym, jak podłączyliśmy repozytorium lokalne do zdalnego, to wydaliśmy polecenie git push, czyli to polecenie, które wypycha lokalne zmiany do repozytorium zdalnego. Jeżeli te zmiany, które do tej pory żeśmy zrobili, chcielibyśmy właśnie synchronizować z repozytorium zdalnym, to napiszemy git push. No i jeśli pamiętacie, to będziemy musieli podać nazwę użytkownika oraz hasło. No i to spróbuję teraz zrobić. Jeżeli tutaj poprawnie wprowadzimy te dane, to po prostu zostają zapisane. Czyli tutaj dwa polecenia w zasadzie są, które można tutaj skojarzyć parami. To polecenie właśnie git push, które wypycha te zmiany z lokalnego serwera repozytorium do repozytorium zdalnego i polecenie git pull, które z kolei pobiera zmiany z serwera zdalnego i próbuje je zintegrować z repozytorium lokalnym. Tak, powoli tutaj zbliżamy się do końca. Tutaj chciałbym jeszcze pokazać między innymi, w jaki sposób dokonywać w Gicie operacji na plikach takich jak usunięcie pliku z projektu, bądź zmiana jego nazwy, bo moglibyśmy słuchajcie, za pomocą menedżera graficznego, czyli uruchomić jakiś eksplorator, wejść do naszego katalogu Mój Projekt i zacząć te pliki, słuchajcie, usuwać ręcznie. Ale to nie jest dobry pomysł. Jest to oczywiście możliwe i git by sobie później z tym poradził, ale nie jest to dobry pomysł, ponieważ git w ten sposób nic nie wie o tych zmianach. Lepiej takie zmiany przeprowadzać za pomocą polecenia git rm. W tym wypadku git rm dajemy polecenie git rm. No i teraz musimy się zdecydować, skąd chcemy te pliki usunąć. Jeżeli damy opcję cached i podamy na przykład nazwę pliku, oczywiście polecenie możecie skopiować ze scenariusza. Jesteśmy teraz w punkcie 1.7.14 i wydamy to polecenie. To słuchajcie, za pomocą git status pokaże nam, że plik pierwszy został usunięty. Z poczekalni, w tym wypadku z ostatniej migawki, z tego co było zatwierdzone w ostatniej migawce, i on nie tyle jest usuwany fizycznie z pliku, co trafia do katalogu roboczego ze statusem nieśledzony. I to jest w takim razie możliwość, co nam to daje? To daje nam możliwość tymczasowego na przykład usunięcia pliku z projektu, no i nie wiem, pozostawieniu go przez jakiś czas w stanie nieśledzonym. Tak może być. Git nie będzie po prostu tego pliku synchronizował, on go sobie usunie. Kolejna możliwość to możliwość zmiany nazwy.
Zmiana nazwy realizowana jest przez polecenie git mv, czyli to jest skrót od move. No i tutaj możecie w zasadzie dokonać zmiany na dowolnym pliku. Ja w tym wypadku zmieniam sobie nazwę katalog RST w podkatalogu doc naszego projektu na plik na nazwę projekt.rst. Jak popatrzymy do statusu, to proszę zobaczyć, tutaj właśnie widać, że Git rozpoznaje dzięki temu, co się stało. Czyli on potrafi sobie zauważyć, że plik nie zmienił zawartości, on po prostu została zmieniona jego nazwa. No dobrze, a czy jest możliwość w takim razie trwałego usunięcia plików, nie tylko z projektu Gita, z repozytorium, ale również z dysku? No, oczywiście, że możemy to zrobić za pomocą eksploratora, ale możemy też zrobić to za pomocą samego Gita, używając polecenia git rm, które było przed chwileczką wydawane, ale tym razem z opcją myślnik F, czyli force wymuś. No i teraz dam, ale to raczej po to, żeby wam pokazać potencjalne konsekwencje, polecenie, które usuwa wszystkie pliki tekstowe. Popatrzcie tutaj, dałem maskę pliku, czyli gwiazdka, kropka, rozszerzenie txt. W ten sposób wszystkie pliki z rozszerzeniem txt zostały rozpoznane i zostały usunięte. Zobaczcie, że tych plików nie ma w katalogu roboczym. Ich po prostu nie ma. W katalogu roboczym jest tylko plik pierwszy, który został usunięty wcześniej za pomocą polecenia rm z przełącznikiem cached. No dobrze. Zrobimy teraz zatwierdzenie. Tylko tak użyjemy sobie takiej opcji, która pokaże, jak pominąć w zatwierdzeniu, ewentualnie, bo jest taka możliwość, fazę dodawania zmian do poczekalni. I chodzi tutaj o przełącznik A. Ten przełącznik A wszystkie zmiany od razu z pominięciem poczekalni zapisze w migawce. Czyli mieliśmy nieprzeniesioną do poczekalni, że się tak wyrażę, zmianę w postaci usunięcia tutaj pliku pierwszy i wszystko to zostało, że tak powiem, zatwierdzone od razu. No, szczerze mówiąc, to nie od razu, ponieważ ten plik pierwszy, który wcześniej nie trafił do poczekalni, jest tutaj nadal. W każdym razie możecie używać tego przełącznika A i on będzie działał na plikach, które są zmodyfikowane w katalogu roboczym i wtedy nie trzeba ich dodawać do poczekalni. Był nieśledzony, on dalej pozostaje nieśledzony, czyli pliki nieśledzone w ten sposób nie trafiają do migawki. No i teraz trzeba poruszyć jeszcze jedną rzecz. Narzędzie Git jest zaprojektowane do tego, żeby współpracować ze sobą i może się tak zdarzyć, że jeżeli razem pracujecie nad jakimś projektem, no na przykład tworzycie repozytorium, w którym uczeń wprowadza zmiany i wy wprowadzacie zmiany, albo wielu uczniów na przykład pracuje nad jednym projektem, ten projekt właśnie jest hostowany na GitHubie, oni mają swoje kopie lokalne, pracują lokalnie, dokonują jakichś zmian, to nagle się to wszystko może troszeczkę rozjechać. To znaczy, jeżeli jakiś uczeń dokona zmian w repozytorium zdalnym, no to stan tego repozytorium u innego ucznia będzie oczywiście
inny. I problemu nie będzie dopóki te zmiany dotyczą innych plików. Ale jeżeli będą dotyczyły tego samego, to problemy się zaczną. No i teraz, szczerze mówiąc, może nie tyle problemy, co po prostu właśnie tak zwane konflikty wersji. Dobrze. Spróbujmy zatem po pierwsze dodać wszystkie tutaj zmiany, które ewentualnie mamy niezatwierdzone. Tu zrobimy jeszcze specjalnie zmianę lokalną w pliku pierwszy. I zrobimy migawkę. Powtórzę jeszcze raz, co tutaj żeśmy zrobili. Dodaliśmy do poczekalni plik pierwszy. Tutaj sprawdziliśmy sobie status. Dokonaliśmy jeszcze jednej zmiany w pliku pierwszy i zrobiliśmy zatwierdzenie z przełącznikiem A, czyli ta zmiana w tym momencie, która została tutaj dokonana, ona została zapisana w migawce, bo plik pierwszy był już wtedy śledzony. Dobrze, spróbujmy. Aha. Tylko teraz tak, zanim spróbujemy dokonać wypchnięcia tej naszej zmiany lokalnej, to spróbujemy stworzyć sytuację, w której pojawi się konflikt, czyli przejdziemy sobie teraz do serwisu GitHub, do naszego projektu i ten plik pierwszy, który zmodyfikowaliśmy lokalnie, zmodyfikujemy również zdalnie. Czyli klikamy nazwę tego pliku, ikonę modyfikacji i wprowadzamy tutaj zmianę. Można ją jakoś opisać i zatwierdzić. I znowu jesteśmy w takiej sytuacji, jak widać, że mamy zmieniony plik w repozytorium zdalnym na GitHubie i ten sam plik zmieniony lokalnie. W jakim momencie teraz pojawi się konflikt wersji? W momencie, kiedy będziemy chcieli zsynchronizować te repozytoria. Czyli próbuję w tym momencie wypchnąć to, co zrobiłem przed chwileczką lokalnie. Podaję nazwę użytkownika, podaję hasło. I otrzymuję komunikat, taki jak widzicie, komunikat błędu, że no nie udało się dokonać tej synchronizacji tak jak należy. Git jednak podpowiada nam, co należy zrobić. Co nam sugeruje? Tutaj mamy hinty, czyli wskazówki. Proponuję, żebyśmy może na początku, zanim wypchniemy nasze zmiany lokalne, to jednak ściągnęli zmiany zdalne i żebyśmy je po prostu w jakiś sposób pogodzili ze sobą. A zatem postąpimy tutaj zgodnie z tą instrukcją proponowaną przez Gita, czyli wydamy polecenie git pull. Polecenie też nam sygnalizuje pewne, może nie tyle błędy, co właśnie konflikt. Mówi nam, że nie udało się tutaj automatyczne scalenie zmian w pliku pierwszy, że występuje konflikt, ale jednocześnie jest podpowiedź, że mamy ręcznie naprawić ten konflikt. Szczerze mówiąc, to niektóre konflikty Git próbuje rozwiązać automatycznie, ale jeśli nie daje rady, to wtedy musimy ingerować ręcznie. No co to znaczy ingerować ręcznie? To znaczy, że po prostu ten plik pierwszy, który sprawia problemy, bądź jakikolwiek inny, trzeba otworzyć w edytorze i zobaczyć, na czym polega konflikt. Ja użyję teraz edytora konsolowego. Jeśli chodzi o
osoby pracujące na Windowsie, to być może tutaj wygodniej będzie po prostu wejść do katalogu Mój Projekt i otworzyć sobie to w edytorze w notatniku. Zresztą w sumie też tak mogę postąpić. Co my tutaj widzimy? Widzimy, słuchajcie, jak git oznacza za pomocą znaczników, jakie mamy konflikty. Zmiany lokalne zaczynają się od znaków, serii znaków mniejszości oraz przede wszystkim słowa kluczowego head. No i tutaj mamy treść tej zmiany, że jest to zmiana lokalna pierwszym. Później mamy kilka znaków równa się, 7 znaków i po nich następuje treść zmiany zdalnej. Co należy zrobić? Należy usunąć te znaczniki i w pliku zostawić tę treść, która nam odpowiada. Jeżeli nam odpowiadają obydwa wpisy, to mogę zostawić obydwa wpisy. Czyli zostawiam w tym momencie, usunąłem znaczniki, zostawiam tylko obydwa wpisy, koniecznie zapisuję zmiany. Zamknę teraz edytor i wracam do terminala. I co należy teraz zrobić? Zgodnie tutaj ze scenariuszem możemy sobie, no moglibyśmy podejrzeć ewentualnie treść tego pliku, ale on oczywiście będzie zgodny z tym, co żeśmy tutaj przed chwileczką zrobili w notatniku. Należy, słuchajcie, dokonać zatwierdzenia, czyli wydać polecenie git commit, w którym informujemy o, zazwyczaj informujemy o rozwiązaniu konfliktu. No jest to przede wszystkim ważna informacja dla innych użytkowników, no ale i dla nas, że jakieś zmiany zdalne i lokalne konfliktowały, ale zostało to rozwiązane. No i tutaj dlaczego... Wygląda na to, że mamy jakieś jeszcze problemy. Chyba wiem jakie. Tak, dlaczego tutaj ten komunikat? Dlatego, że zmiana w pierwszym jest w katalogu roboczym, a ponieważ nie użyłem przełącznika A, dlatego on mnie poinformował, że jest konflikt. Jeżeli, słuchajcie, użyję tego przełącznika A, a mówiłem o tym, że on pozwala pominąć poczekalnię, to dzięki temu zatwierdzam od razu te zmiany, tak jak widać, które rozwiązały konflikt. W tym momencie polecenie git push nie powinno, słuchajcie, już zgłaszać żadnych zastrzeżeń, czyli po wprowadzeniu swoich danych jak widać stany repozytoriów udaje się synchronizować. Ostatnie zagadnienie to są gałęzie, o których wspomniałem na samym początku. Widzimy tutaj, że synchronizowane są gałęzie w tym momencie główne o nazwie master, ale w Gicie bardzo często wręcz zachęca się do pracy z innymi gałęziami, ponieważ pozwalają one na wygodne testowanie poprawek i nie wprowadzanie ich od razu do projektu. Czyli każdy może sobie utworzyć dowolną ilość gałęzi, robić w nich różne poprawki, przełączać się między nimi, a dopiero w momencie, kiedy te poprawki są na tyle stabilne, że chcemy je włączyć do głównej gałęzi, to możemy te poprawki scalić. No i zobaczmy prosty przykład, jak to zrobić. Do obsługi gałęzi służy nam polecenie git branch. Później podajemy nazwę gałęzi, na przykład testy.
I w tym momencie zostaje utworzona nowa gałąź. Tworzenie gałęzi w Gicie jest operacją bardzo szybką, ponieważ jest to w gruncie rzeczy utworzenie po prostu nowego wskaźnika. I teraz przełączymy się za pomocą znanego nam już polecenia checkout właśnie na ten wskaźnik, czyli na tę gałąź. Piszemy git checkout testy. Polecenie git status pokaże nam, że jesteśmy teraz w gałęzi testy. Możemy też wydać polecenie git branch z dwoma, z przełącznikiem VV. Zobaczymy w tym momencie, że gałąź master główna wskazuje na migawkę rozwiązanie konfliktów pierwszy, a aktualnie, co jest sygnalizowane przez gwiazdkę, znajdujemy się w gałęzi testy, czyli te zmiany, które teraz dokonamy, one będą się odbywały w gałęzi testy. Teraz, jak widzicie, tworzę nowy plik o nazwie test.txt. Zmieniam, bo mogę zarówno tworzyć nowe, jak i zmieniać te, które są w projekcie. Zmieniam plik pierwszy. Status pokazuje mi, że mam zmieniony plik pierwszy i że mam nowy plik test. Mogę to wszystko dodać. I zrobić jakieś zatwierdzenie. Jak widzicie, tutaj stosujemy no, te same polecenia, które wcześniej, czyli normalnie pracujemy sobie z Gitem. Tworzymy sobie nowe pliki, zmieniamy, podglądamy status, dodajemy zmiany do poczekalni, robimy wreszcie migawkę. No i co tutaj możemy popatrzeć, zobaczyć? Nadal jesteśmy w gałęzi testy. I dodaliśmy troszkę nowych rzeczy, zrobiliśmy jakieś zmiany. Jak to teraz, słuchajcie, jak to sobie teraz scalić? Żeby coś takiego, słuchajcie, scalić, musimy z powrotem wrócić do gałęzi głównej. Szczerze mówiąc, to wiemy już, jak to zrobić. Jak chodziliśmy po historii migawek, to wydaliśmy takie polecenie git checkout master. No, tutaj widać wyraźnie, że to polecenie checkout w gicie pozwala po prostu przemieszczać się pomiędzy różnymi migawkami. I część z tych migawek jest oznaczana za pomocą słów specjalnych, no, na przykład nazw gałęzi. Nazwa gałęzi to też jest wskaźnik, więc przechodzimy tutaj w tym momencie do migawki, która była oznaczana czy oznaczona przez nazwę naszej gałęzi głównej master. No i jeżeli teraz chcemy scalić poprawki z innej gałęzi, to wydamy polecenie git merge. To jest, szczerze mówiąc, ostatnie polecenie gita, które zostaje wprowadzone dzisiaj. Po prostu piszemy git merge i nazwa gałęzi, w której robiliśmy jakieś poprawki. Tutaj w tym wypadku cała procedura była bardzo prosta. W związku z tym bez żadnego problemu git wprowadza zmiany w pierwszym, dodaje nowy plik test.txt, dokonuje czegoś takiego, co się nazywa fast forward, czyli przesunięcie aktualnego wskaźnika do przodu i słuchajcie, w ten sposób te zmiany zostały scalone. W ten sposób zmiany zostały scalone. Gałąź testy jest nam niepotrzebna, można ją usunąć.
Usunięcie gałęzi polega znowu na wydaniu polecenia git branch z przełącznikiem D i nazwą gałęzi. No, jeśli teraz byśmy ewentualnie wydali polecenie git branch myślnik VV, to teraz zobaczymy, że z powrotem mamy jedną gałąź. Jest to gałąź master, aktywna, widać tutaj, bo gwiazdka ją oznacza. No i mamy tutaj komunikat ostatniej migawki, na którą ta gałąź wskazuje. A dodatkowo też widzimy, że jesteśmy ahead one, to znaczy, że jesteśmy o jedno zatwierdzenie, jeden commit przed stanem repozytorium, ostatnim stanem ściągniętym z repozytorium zdalnego. No, w tym momencie oczywiście można by to było ewentualnie wypchnąć z powrotem do repozytorium zdalnego za pomocą polecenia git push. Dobrze, słuchajcie, to są w zasadzie wszystkie tutaj materiały, które przygotowałem na to webinarium. Dla osób, które pierwszy raz się spotykają z tematem, na pewno jest tego dużo. Niemniej jednak tutaj przede wszystkim chodziło o to, żebyście zrozumieli po pierwsze filozofię pracy z tym programem, po drugie samą, że tak powiem, sam schemat pracy. Czyli ja może krótko przypomnę, że jak już repozytorium stworzymy i pracujemy w nim lokalnie, to taki typowy schemat pracy polega na tym, że wydajemy git pull po to, żeby zsynchronizować stan zdalnego z lokalnym. Jak już mamy zsynchronizowane, to rozpoczynamy zmiany, modyfikujemy pliki, dodajemy nowe i tak dalej, i tak dalej. Co jakiś czas sprawdzamy sobie status. Możemy wyświetlać różnice. No a jak już zrobimy jakąś porcję pracy, to tworzymy zatwierdzenia. Jak mamy już kilka tych zatwierdzeń, to ostatnią operacją, którą zazwyczaj się wtedy dokonuje, to wypchnięcie tego z powrotem z repozytorium zdalnego. Tak by się to, słuchajcie, zamykało. Oczywiście w międzyczasie możemy sobie jeszcze tworzyć jakieś gałęzie, w których dokonujemy eksperymentów, a jak jesteśmy z nich zadowoleni, to integrujemy te eksperymenty z gałęzią główną. No, teraz pozostaje, słuchajcie, przećwiczyć to. I nie trzeba się tutaj, że tak powiem, niczego obawiać, bo repozytoriów tutaj zdalnych możecie tworzyć tyle, ile chcecie. W każdym momencie można sobie te repozytoria usunąć. Na przykład jak wejdziemy tutaj w ustawienia, tu mamy repozytorium, tu mamy jego ustawienia i przejedziemy na sam dół, to możemy każde repozytorium usunąć, nie ma problemu, i utworzyć oczywiście nowe. I możemy eksperymentować i zdalnie, i lokalnie. I to by było, słuchajcie, na tyle. Ja bym tutaj w tym momencie zakończył. Jeżeli macie jakieś pytania w tym momencie, to po prostu proszę zadać, nie wiem, na czacie. Jednocześnie